Czekam, może na jakimś złomie faktycznie trzeba szukać codziennie. Przyjadłem tutaj kryminalnie na miejsce. Dzisiaj czy? Dzisiaj. Ale jestem zły. Oj. No zajebali rękawice, nagolenniki, hełmy, kurwa, ławkę. Wiesz, Badura, jak wygląda opierdalanie? Tymczasem Jan dzwoniący do Kermita 32 minuty temu 3 razy. Kurwa, panowie, weźcie, nie przychodźcie, odjebała się lipa, ktoś się na działkę wpierdolił, ktoś bez kapy, w ogóle nie ma ciężaru, zapierdolili, cały sprzęt zajebali, chuj, kurwa, no, trochę rzeczy zostało, ale większość podpierdolili stąd, ja pierdolę, ale się, kurwa, zrobił młyn, o kurwa. Pierdolę, co ty pierdolisz? Przecież tam był mój kask, no i kurwa, pięknie, no i 30 zeta poszło się jebać. I to kurwa nie jest żaden żart, ja naprawdę nie ściemniała nic, ale do... jest grubo, fest, ja pierdolę, ale się zrobiło. Kurwa, miałem ten kask wziąć i z duszmalem poćwiczyć w końcu ten boks. No zajebali rękawice, nagolenniki, hełmy, kurwa, ławkę, sztangę, handle. Sztangę zostawili, ławkę zostawili. Ale kurwa zajebali też te Pawła tarcze, ja pierdolę. No, kto się wypowiedzieć? Ja może nie wyglądam zbyt poważnie co do tej sytuacji, co się wydarzyło, ale tutaj został dokonany napad w nocy z dnia, który dzisiaj mamy. 18, 17 na 18? 17 na 18 doszło tutaj do kradzieży na naszej działce sportowej. Powiem szczerze, że jest to, co się w głowie dla mnie nie mieści, że dla paru stów ludzie są skłonni włamywać się tutaj, szabrować młodym chłopakom, którzy sobie trenują w wolnym czasie. Nie wiem, no można tutaj pójść zobaczyć, prawda? Jak wygląda sytuacja. Proszę opowiedzieć. W tamtym kącie znajdował się sprzęt, prawda, do sztuk walki, trenowania, rękawice zniknęły, tarczki zniknęły, dodatkowo całe obciążenie z ławeczki zniknęło. No kurde, pajace zostawili pustą sztangę, kurde, jak tu ćwiczyć na tym teraz, co nie? Oczywiście, że tak. No i skakankę oszczędzili, kurde. No i parę... I moją czapkę. Zniknęły dwa hantle, kurde. Trzy! Stalowe, takie żelazne, konkretne. Trzy hantle. Jeden hantel zniknął, taki plastikowy, co nie? Zgadza się. O. Nawet zniknęły te kurwa 1,5-kilogramowe, te zielone, co tu były. Tak, kilogramowe. O, uchwyty do pompek, kurde. Tak, to zgadza się. Złomie to za nie z 40 groszy. Kudaśko, co pan powie o tej sytuacji? No powiem tak, słaba sytuacja. Co? Ale komputer został. No komputer został, to dziwne akurat. Ale... I wieża? Monitor chyba nie był tak. No grzebali tutaj, grzebali kurwa. Mogli coś z kompa wyciągnąć. Wątpię szczerze. Wieżę by zajebali też, jak już, nie? No została wieża. To też powinno tutaj warte. Grzejnik został. Nie wiem, no kurwa, w głowie się to nie mieści. Kosiareczka, nie kosiareczka, proszę zobaczyć. O, tutaj sprzęt też został. O lampkę się nie pokusili też. Ale paluszki otworzyli i zjedli. Nie wiem, ale skąd ktoś takie coś mógł wiedzieć? Gdzie to się w ogóle znajdzie? Z filmików. No mi się wydaje, że to nie jest takie, że przyszedł pierwszy lepszy. No to przechodzisz to chodnik, to widzisz z tego, że tu jest rynki, są drążki. Ta, tylko wiesz, że takie... Ale ogólnie ciekawe jest dla mnie, że ktoś się połaścił na ciężar, nie? Gdzie to było, ile z tego kilo? No 60, 70. Smutek też nie ma. Żeby tu targać na plecach, na złomie, to, no, to na pewno. Nie wiem, no. Mi się wydaje, złomu, mi się wydaje, że to była zaplanowana akcja. Halo. A gdzie oni przyjadą? No od prawej pewnie, nie? No motyl, jak to się mówi, byśmy im nakopali do dupy. Kurczę, gościa nie ma, nie. Ktoś obserwować media. Ta woda stała tam? Ciągle? Nie wiem. Tak, ona jest po grillu została, co nie? Nietuszona. Dlatego od dzisiaj trzeba śledzić media społecznościowe, OLX, Allegro. Zobaczymy. A nóż widelec. Jak tu się wynurzy z naszym sprzętem, tego... Kropniemy. Kosa. Znaczy te hantle miały fajną historię, prawda, bo... Poszliśmy kiedyś na taki warsztat, gdzie spawaliśmy rurki na te drążki, co nie? Od Bodzia. I tam właśnie ten pan Bogdan posiadał takie hantle w szafie, nas zawołał i powiedział, że jak przyjdziemy na dniówkę, to nam te hantle da, co nie? Na działkę. I też wyjątkowe, no, ojej. Hantle z piękną historią, także tam nie... Tak, zostaliśmy okradzeni. Część pierwsza. No, jestem zdegustowany tą sytuacją. Na mnie nie jak najmniej dotykać oczywiście, bo zostanie prowadzone będzie śledztwo. W tej sytuacji ja byłem szefem policji na GTA, na RP, ja to rozwikłam na zagadkę. Grill Night został.
Ty grilla jeszcze zabrali, czy Hubert ten go wziął? Plus jeden. Dam komuś klucz od tego, co będzie ktoś pojeść. Po prostu moim samochodem po złomie po prostu się przejechać jednym i drugim. Nie przez może. Weź moje auto. Ja nie będę ty pływać już rotem. No bo wiesz, jakby ktoś faktycznie chciał zajebać, no to zabrałby kurwa kompa, nie wzięli, nie odłączali nawet monitora, zostawili monitor, kosiarek kurwa też nie ruszyli, nic nie ruszyli, kurwa praktycznie sam ciężar zapierdolili. No co ja mam akurat. Witam. To by wszystko zabrał, nie? To na miejsce zaprowadzić? Tak, tak, tak. No, kudek nie było właśnie, a były. Czego? Kudki były, po prostu ktoś się rozwalił po prostu. No tak to widzą, ja tam naprawdę wszedłem tak na pierwszy rzut oka, nie zauważyłem, żeby tu się cokolwiek stało. Potem szukam statywu, bo to jest statyw od aparatu. Wchodzę, patrzę, nie ma, tak kurczę, bale się patrzę. To został zdjęty ciężar, sporo go tam było. Tam mieliśmy trochę ciężaru, to już do boksowania się dowalczałem, tutaj ring mam postawiony. No i po prostu mnie też dziwiło, że takie rzeczy jak kosa, komputer pozostawały. No tak. Bierza została, pompa od basenu też została. To dość nawet nie wiem, czy nie jest bardziej wartościowe. No może na samą właśnie. Dobra. Wszystkie tarcze, dragon do boksowania. Kurde, ciekawe, może na jakimś złomie faktycznie trzeba szukać codziennie. To będzie dosyć spora wartość tego, nie? No. Ale jeszcze tak, te obciążniki, hantle będziesz musiał, bo ja nie rozróżniam tego, bo tam po ile... Dobra, jakby co to jeszcze się zastanówcie, co? Przyjadą tutaj kryminalni na miejsce. Nie? Dzisiaj czy? Dzisiaj, dzisiaj, także czekajcie tutaj na miejscu, nie? Póki co ich nie ma, bo są na... Nie, co? No, ale to jest kurwa chłopie, ty. Ale widzisz, jakby ktoś był kurwa... No ktoś nie pierwszy raz, bo kłódki zajebał. Tak to by kłódki zostawił, to by był jawny dowód, co nie z odciskami. Nie wiem, stary jaki... Ja jestem teraz kurwa... Ale wiesz o co już dzisiaj... Odsumiwali. Wszystko zamknięte, normalne. Cześć. No. Jutro będziesz jeździł. Nie dotykaj. Ja tego nie będę jeździł, bo ja tutaj, ale do roboty, na dachy. Ale ja się tak śpieszyłem z Willi. Tak się z kurnaśkiem śpieszyłem, żeby zobaczyć akcję, a nie akurat kurwa im zjechałem, żeby oni sobie wyjechali na 5 razy wyjeżdżali. Tak co mówili? Co mi powiedzieli ciekawego? Spisali. Fajnie jeden przyszedł, kopie taki policjant, bo nie? I babka, nie? Ta, ale fajnie tu przyszedł ten. Mówię o Casio. Tak? To było kurwa, to nagrane to? Co masz na nami? Nagrane to? Casio. Chyba nie. I co powiedzieli, pogadali i pojechali. Za tą pasję właśnie dostaliśmy. Dziąsło. No widzisz? Trzeba być takim nerdem się stać. Siedzi 2-4 w domu, nie? No. Pewnie. Ale jestem zły. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Kurwa, całe szczęście, że ja nie wziąłem na działkę, kurwa, moje rzeczy, bo by moje rzeczy poszły się też jebać. Te wszystkie ciężko zarobione pieniądze, które zarabiałem w piekarni. Co robimy? Się okaże. Jestem budowy. Cholipko. Max maxów. Więcej się nie da. Więcej się nie da. Na tej działce. Ostatnio miał czas Polek. No co, 4 kilo, kurwa, więcej. No, może się wydawać, że... Kurka, durka. No, tam tu siadło z zapasem. A to? Dlaczego robię animacja? Dobra, próbujemy. Kurwa!